Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Wyposażenie Gastronomii. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Obróbka wstępna to proces, którego zadaniem jest przetworzenie surowca w półprodukt przeznaczony do obróbki termicznej lub do bezpośredniej konsumpcji. Obróbka wstępna mięsa polega na jego rozdrabnianiu i odpowiednim formowaniu. W procesie tym wykorzystuje się piły do cięcia kości, maszyny do mielenia mięsa, wilki, kutry masarskie. Piły do cięcia kości służą do cięcia mięsa z kością i elementów mrożonych. Znajdują zastosowanie w rzeźniach i rozbieralniach mięsa. Wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wyposażone są w stały, nieruchomy stół i piłę stalową. Charakteryzują się prostotą obsługi i dużą wydajnością. Pamiętaj, że piła do cięcia kości może pracować w dwóch płaszczyznach, co ułatwia precyzyjne cięcie. Najczęściej stosowaną maszyną do rozdrabniania mięsa wszelkiego rodzaju jest wilk. Wilki składają się z korpusu żeliwnego, najczęściej wykonanego łącznie z misą załadowczą oraz z zespołu napędowego, zespołu podającego mięso i zespołu tnącego. Zasada działania wilka polega na załadowaniu mięsa na misę załadowczą, skąd za pomocą popychacza zostaje zgarnięte przez przenośnik ślimakowy umieszczony w gardzieli wilka. I dostarczone do zespołu tnącego. Pod ciśnieniem wywołanym przez ślimak mięso jest wtłaczane w oczka siatki, a obracające się noże odcinają kawałki mięsa odpowiadające wielkością oczek. Do rozdrabniania i emulgowania masy mięsnej z dodatkiem lodu wodnego lub tłuszczu na pastę służą kutry masarskie. Kuter składa się z podstawy żeliwnej, pokrywy, misy załadowczej. Noży sierpowych, zespołu napędowego. Silnik elektryczny napędza wał z nożami sierpowymi oraz misę załadowczą za pośrednictwem odpowiednich przekładni. Misa obraca się wokół własnej osi z prędkością od 6 do 12 obrotów na minutę. Noże obracają się z prędkością od 1000 do 2000 obrotów na minutę. W czasie pracy kutra noże osłonięte są pokrywą. Pokrywa stanowi osłonę blokującą. W obróbce wstępnej ryb stosuje się zarówno skrobaczki mechaniczne, jak i ręczne. Mechaniczne są napędzane silnikiem elektrycznym, z którym za pomocą specjalnego wału łączona jest część mająca bezpośredni kontakt z powierzchnią ryby, czyli skrobak. Posiada on często osłonę, która tworzy przestrzeń zbierającą usuwaną łuskę. Wspomniany wał przenosi napęd z silnika do skrobaka i obraca się, oczyszczając powierzchnię ryby. Podczas oczyszczania należy pamiętać, by zawsze przesuwać urządzenie pod łuskę. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.